W gminie Kolbudy starły się wojska niemieckie i amerykańskie. Na szczęście była to tylko rekonstrukcja operacji Nordwind sprzed 70 lat. Zobaczyliśmy dzisiaj pierwsze dni niemieckiej ofensywy Nordwind w bardzo dobrej scenerii zimowej, bardzo realistycznej, w zalesionym terenie, w warunkach zimowych, gęsto padającego śniegu i przy pierwszych sukcesach armii niemieckiej, która zaskoczyła amerykańskich żołnierzy. Jest to kolejna impreza terenowo-historyczna, projekt edukacyjny, w nieco zmienionej formie, nieco bardziej otwarty terenowo, w dwóch miejscach dla naszych uczestników. Jest to także duży projekt rekreacyjny, jak panowie zauważyli również. Inscenizacje tego typu przyciągają rzesze widzów. Dla pokoleń, które nie doświadczyły wojny na własnej skórze, to najlepszy sposób, by bezkrwawo zajrzeć w karty historii. Może zobaczyć coś, co nie jest suchym faktem historycznym w książce, jakąś datą, tylko może zobaczyć, jak to wyglądało w cudzysłowie na żywo, tak? Czyli jak ci żołnierze wyglądali, jak oni się poruszali w polu, jakie towarzyszyły temu komendy. No, to jest taka historia w pigułce, ale podana w bardzo atrakcyjny sposób. Jakie wrażenia po obejrzeniu walk? Bardzo fajna lekcja historii i dla młodzieży, i dla nas trochę starszych również. No, zabawa przednia. Bardzo fajnie jest tak poznać od środka, jak to mogło wyglądać w 1945 roku. Ja jestem drugi raz na inscenizacji. No i dużo nowych elementów tutaj doszło, więcej sprzętu, no efekty pirotechniczne super. Inscenizacje takie jak ta w kolbuckich lasach poruszają serca do głębi. To też wielka lekcja pokory, bo nigdy nie wiadomo, kiedy historia znów nie będzie chciała się powtórzyć. Polecamy również zobaczyć Tajemnice herbu Kolbud oraz Święto Niepodległości w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.